Cześć, do serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy Fire Age, kampania Arnoru. No i zbliżamy się już naprawdę do końca tej kampanii, w końcu nareszcie po tylu odcinkach. Tutaj zostały, no właściwie ostatnie punkty oporu elfów wysokich, ponieważ w tej chwili Rohan uderza na od południa, ja uderzam od północy na te tereny. No i tutaj oni nie powinni się jakoś specjalnie długo utrzymać, mam nadzieję, tak więc się powoli zbliżamy do końca, już Tarbart jest oblegany, tutaj kolejne oddziały są zsyłane. Niedługo to wszystko zostanie zdobyte przez nasz albo przez Rohan. Tutaj oblegamy jeszcze Rivendell, ale Rivendell już praktycznie padł, to jest ta garstka obrońców. Właśnie w tej turze padnie, idealnie. Tak więc, czy coś jeszcze mam do zrobienia tutaj, czy już nie? Oddział poprzesyłałem dalej, dobrze. Jestem teraz ładnie na plusie już, tak więc to mnie cieszy, bo mimo że ciągle utrzymuję naprawdę wielkie armie, to udało mi się wyjść z tej zapaści gospodarczej, którą miałem. I tutaj zbudujmy szkołę na przykład, tutaj się buduje uniwersytet, pięknie, tutaj też, choć może niekoniecznie, jak to wygląda. Dobra, tu nie potrzebujemy. Tutaj się buduje, tutaj też nie ma potrzeby. Dobre jest to, że oni właściwie nie zdążyli nam zmienić kultury. Dzięki czemu teraz możemy po prostu od tak zająć z powrotem moje miasta. Znaczy mogłem. Bez martwienia się właśnie o kulturę w ich wszystkich. Tutaj bym postawił sobie wieżyczkę, bo mnie denerwuje, że mam zasłonięty teren. Okej. No i dobra. Chyba tyle póki co. Tutaj martwi mnie ten Mordor tutaj, co się buntowali troszkę, ale już się uspokoiło. Dobra, przeszkolimy oddziały troszkę tutaj, jak mam pieniądze na to. Dobra, no i czy coś jeszcze? Śmieszne jest to, że Harad, który zdobyłem później, ma lepsze zadowolenie niż Mordor. Nawet mówiąc, nie wiem, czy tutaj mi nie psuje tych zadowolenia w Mordorze fakt, że po prostu pierścień zaginął gdzieś tu na tym terenie i teoretycznie gdzieś on tu dalej jest. Nie wiem, czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu. Mam nadzieję, że nie, bo jak ma to troszkę dla mnie niewygodne by to było. Tutaj jeszcze ten Durtang trzeba ogarnąć z zadowoleniem. No i dobrze, chyba tyle póki co. Okej, w takim razie koniec tury. No, już teraz te tury lecą tak szybko, że właściwie nie widzę sensu ich przyspieszać teraz. Jak wcześniej trwały dosyć długo, to miał sens, a zaś myślę, że po prostu będziemy w normalnym tempie to oglądać. Jak to leci. Tutaj widzę, że próbują chyba jeszcze Rohan wyprzeć ze swoich terenów. No, dla mnie dobrze, ponieważ dzięki temu mają nieobsadzoną północ. Ja mogę po prostu tam sobie wejść i zająć za parę tur. I serio? Rivendell padło bez jakiegokolwiek obrony, po prostu weszliśmy do niego? Wyrzynamy. Za poległych generałów. No i padło Rivendell. Okej. Okazja do zarobienia na handlu. No, mogę zainwestować. Obrys daremny, to wiemy. I teraz tak, tutaj. Budujemy to. Ostatni gościnny dom. Pomnik. Gilraan, matki Aragorna. Okej. Tak się zastanawiam, czy ten pomnik był... Był filmowo, czy...
Czy on był rzeczywiście w Rivendell postawiony? Nie pamiętam. Naprawdę teraz. Tak jest, dobra. Tutaj... ta armia idzie na południe. Dobrze. Ta armia właściwie też idzie na południe, oprócz nielicznych oddziałów, które zostaną. Właściwie zrobimy tak. Tak. Dodajemy ten oddział do nich. Tak. Teraz ten oddział. Yes, my lord. Your will, my lord. By your command, joining forces. Your orders, my lord. My lord. By your command. Coś takiego. Może być. Idzie cała armia tutaj. I to się trzyma w chwili obecnej, tak więc te oddziały mogą tu zostać. Zaś te będą szły w formie uzupełnień. Tak więc tutaj nasze trzy armie idą na południe. Tutaj dwie przebiegają południowy Tarbard. Tutaj te dwie mogą teraz skroczyć do... na te terytoria. Tylko tak, tych tu. Dorzućmy im oddziały kawalerii. Te im towarzyszą. Tak więc tutaj dwie armie idą teraz na Kor Wishar. Tutaj Halbarad oraz Aragorn na południe dalej. Ta armia też. Też na południe. Troszkę poprzetrzebiane te armie, wiem o tym. No ale no wiadomo, walki to jednak były jakieś, w miarę ciężkie nawet, więc bez strat się obyć nie dało, niestety. Relacje polepszone, okej, okay, raport rekrutacji. Werbuje się już kolejne oddziały, dobrze. W Keloniach. No to werbujmy może jeszcze więcej, tak, tutaj punkt taki zupełnie powstaje teraz. W Keloniach. Minus Itir, a. Tutaj pamiętam, że ci mieli iść do Durtak. Tutaj też dwa oddziały. O, troszkę się uspokoiło. Bardzo dobrze. No i tutaj reszta to już przeszkolenia. Ok. Budowa, Zakala. Oho. Możemy poprzeszkalać już tutaj oddziały. Bardzo dobrze. No i tutaj port zbudujmy, handel z zakresem dajmy, będzie jakiś lepszy troszkę, możliwe. No i tyle. Aj, w Zakale jest zaraza, no to pięknie. Aj. Bank kupiecki, w ogóle bogate to jest ta szara przystań. Bogacz o to Numinas, chociaż Numinas był ostatnio takim punktem werbunkowym. Może spadła jego wartość przez to. Ale w ogóle tutaj, bo to jest nasza stolica druga właściwie. W tej chwili mamy trzy stolice. Mamy Bri, mamy Anu Minas, mamy Minas Ithil i jeszcze Osgiliath, no to cztery. A jeszcze można Umbar uczynić stolicą, bo to też historyczne miasto dla Numerojczyków. Bo to Umbar był chyba pierwszą osadą Numerojczyków założoną w Śródziemiu. Pierwszym miastem ich, jak tak pamiętam. Dobra, tutaj zwerbujmy jakichś pobrowych. To ta armia również wyruszy tutaj na południe za Turę. No i dobra, koniec tury.
perhaps we could sort our differences. Za późno. Za późno o jakieś 36 tur. Tak więc, sorry. Jednakże upadniecie. I to szybko. Jakieś przegrupowania próbują robić. Nawet dwie pełne armie idą na Corvishar. Więc... nie jest możliwe, by to utrzymali. No. I ta armia zaczyna oblężenie za turę. Ta armia towarzyszy. Dobrze. Tutaj stąd wychodzą większość oddziałów. Te przetrzebione wysyłamy do Anminas. Dobra. Aragorn, święty wojownik. Okej. Okay. Idziesz tu? Towarzysz mu? Ten się wlecze. Jejku, czemu on musi być następcą tej tronu? Kurde, ja go nie chcę. Kogokolwiek innego bym posadził jako następcę, mam tylu dobrych generałów. Halbarada, czemu Halbarad nie jest następcą tronu? Czemu nie mogę uczynić? Właśnie, to jest jedna z rzeczy, które były w Romie jedynce, a mi zabrakło medievalu. Czyli właśnie wybór następcy tronu. W Romie dwójce, znaczy w Romie jedynce mogliśmy sobie wybrać dowolnie, kto miał być następcą tronu. I okej, a tutaj usunęli tę możliwość i nie bardzo wiem czemu. Budowa zakończona, uniwersytet, świetnie, zbudujmy zajazd, bo czemu nie? Zakala dalej, zaraza. Tutaj... jak będziemy szli? Czy wchodzimy na ten teren, czy to oddajemy Rohanowi? Bo tak, Tarbarth na pewno zajmujemy. Nie wiem, czy to Barad Vin zajmować. Czy to Rohanowi oddać. Bo tak, na pewno chcę zająć to. To i prawdopodobnie to. Karas. Dobra, może idźmy na Karas po prostu, tak będzie prościej. Tak więc, darmę tu. Towarzyście. Okej. Okay. Tu będziemy ulegać za turę. Thorindum jest puściutkie. Idealnie. No tak, koniec tury. Teraz będzie to tak leciało, ponieważ... no w sumie już nie mam nic do robienia, my teraz wykańczamy ich w parę tur najwyżej i to będzie koniec tejże kampanii. Naprawdę długiej, ale i bardzo dobrej kampanii. Co oni próbują zrobić? Aha, obsadzają jeszcze. Okej. Okay. To zaczynamy od tego, że oblegasz. Pa. Ty, która armia jest silniejsza, tak żeby przyjąć uderzenie? Wolałbym tą dowodzić, tak więc ty stajesz tu. Również oblegasz. 8 tu ktoś utrzyma. I tutaj... ojej, będziemy musieli to głodem wziąć. Jest. Tylko jedno miejsce możliwe, żeby dojść tutaj. Dobra, to wiesz co, niech on oblega. Te armie się rozstawią w polu. Te armie troszkę uzupełnią tutaj. Czy ta armia? Niech idą. Dobra, i tutaj w tym rejonie już mamy sporo sił. Myślę, że tylko troszkę uzupełnię tą armię. Zaś reszta błyskawicznie ruszy na południe, by zająć Karas Orcel oraz to Karas też. Tych bandytów mamy.
Trzeba ich wybić. Relacje pogorszone, kto by się spodziewał. Rekrutacja zakończona, dobrze. Tutaj uzupełnienie, jak mówiłem. To jeszcze jakieś kawaleria, coś? Co mi się przyda? Budowa, szkoła. Co tu mogę zbudować teraz? Rynek. Niech będzie. Tutaj pas musztry. Niech będzie lepsze zadowolenie da to. Tu szkoła. No, jesteśmy właściwie najpotężniejsi. To bardzo miło. Tutaj ciszej spokój dalej. Yes, my lord. Ta armia tu. Uzupełniam ich, dobra. No i tu powerbujmy tej kawalerii trochę, zawsze się przyda. Więc więcej jazdy. W sumie tak to załatwmy. I gdzieś jeszcze, ci niech idą do Anuminas też, okej. Tutaj wszyscy. Tutaj spokój ciszej w ogóle jest, bardzo dobrze. No to zróbmy może save'a w końcu, bo nie save'owałem jeszcze w tym odcinku. A to jest ryzykowne, tak więc. Kęstury. Mam nadzieję, że Rohan da radę przejść na drugą stronę rzeki, tak w pełni, powiedzmy. Ale powinien dać radę tutaj. Ta, dwie flagi zebrał. Baradwin padnie teraz. I powinni jakoś parę tur przejść na drugą stronę rzeki, kiedy ja będę od północy nacierał. Auć. Troszkę bardzo rozproszył armię Rohan. Bardzo rozproszył. A Rohan właśnie powinien mieć dobrze z elfami walczyć, ponieważ ma dużo jazdy. A jak widzieliśmy, to właśnie jazda tutaj pozwalała wygrać. Spadaj. Danina. Dobrze, raport końca tury. Ogłoszenie frakcji, budowa zakończona, szkoła. Tak więc teraz budujemy rynek, port. Rekrutacja, dobrze. No to wesprzemy nasze oddziały tutaj potem. Może jeszcze zwerbujmy trochę strzelców, jak możemy. Tych. Okej. Poprawiły się, ale muszę szybko zakończyć tę kampanię, bo jednak niedługo mogą mi się posypać wszystkie relacje i tak dalej. To tak. Tak patrzę, którą armię dać temu tu pomocy. A jak wygląda takie zdobycie po prostu? Dasz radę nawet. Rozumiem, że jak podejdzie ta armia tutaj, to nie będzie zasięgu. No nie będzie, to wiecie co? Niech to może po prostu oblega. W sumie to nie byłoby takie złe. Dobra, przekażemy część armii mu. Niech się wsławi typ troszkę w tej bitwie. Okej.
cage. Ouch. We have triumphed. Dobra, może nie niszczmy za bardzo tego, bo to krasnoludzka osada i tak dalej. Położmy oddziały. Tutaj też. Trzeba ogarnąć teraz to. Całą tą armię tego typa. Okej, teraz tak. Dostajesz tu. Dostajesz na pewno te dwa oddziały. Dostajesz... trzeci oddział. Włóczników. A drugi oddział włóczników już nie, bo nie ma. Niestety cięcia budżetowe i tak dalej. Dostajesz tych. Na pewno tych najlepszych strzelców. Albo nie, piechotę najpierw tą elitarną. Chyba nie zbiorę tutaj pełnej flagi. Troszkę, że zrobiłem, da się pospieszyłem tak naprawdę i może nie powinienem atakować, ale okej. Okay. Niech to będzie mój błąd, zdarza się. No dobra, ma tam prawie pełną flagę. Niech podjedzie tu. Strażnica. To stoi prawie puste. Nie to. Tańce tu. Tańce tu. Okej. Okay. Teraz pytanie. Czy się śpieszymy wesprzeć tę armię? W sumie to ma sens, więc... niech idą tu już. Ty w sumie pojedynkę idziesz na to. Zajmij to. Tutaj... ich trzeba pobić. Trzeba ich dogonić najpierw. Bandyci. Dobra, jak tu to wygląda? Ewentualny atak. Poczekam jeszcze troszkę. Niech zmniejszą się siły jeszcze bardziej. Co zrobił? Jaki odwrót na szeroką skalę, jejku. W sumie mogę... chwila. Chyba muszę wyjść z tą całą armią. Wejść tu. I potem se stanąć. Jejku, nie widzę tego mostu. O! Coś takiego. I teraz... zaatakować i za turę to zdobędziemy. Te dwie armie niech się kierują tędy jednak bardziej. Bez ryzyka. Wejść tu, okej. No, ładnie tutaj. Garstka osad mi została. Jeszcze gdzieś tu szpiega miałem tutaj. Ten szpieg może przyjść tu, ten może przyjść tutaj bardziej. Tutaj pytanie, czy to jest jedna osada? Tak, czyli tutaj mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osad mi zostało. 7, łącznie z Tarbardem. Jednakże no, Tarbard można uznać za niebyły. Prawie. No, tu jakieś oddziały się szwendają, to trudno. Tutaj zacznijmy może odbudowywać ten przyczółek strażników troszkę. Podobnie tutaj. Obsadźmy te miejsce znowu jakimś wojskiem. No i... dobra, kajsury. O tych zapomniałem. Dobra, przeszkolić za turę już. Nawiasem mówiąc, już praktycznie odbudowałem moje zapasy pieniężne sprzed wojny. Tak więc moja gospodarka się świetnie sobie radzi w tej chwili. Nasze sprzed wojny, cały czas mieliśmy takie wojny, ale powiedzmy, no wojno te tereny, bo tak naprawdę
od kiedy padły góry mgliste, to te tereny były w żaden sposób nie zagrożone i był tu spokój, cisza i w ogóle. Tak więc o czasach wojny mówię. No i dobra, tutaj podejdźmy no wszystkimi armiami właściwie. I to za turę zwyczajnie zdobędziemy. Pięć armii dobrego. Dosyłamy kolejną. Why not? Albo dobra. Idźcie tutaj. No i to zajmijmy dwie armie. Tak, na szyki upadek wysyłam dwie. Dobrze. Tutaj. Zabić go. Okej. Okay. Budowa, gospoda. Cudownie, mam gospodę w Harlond. Więc zbudujmy bank kupiecki. No, to się tu przyda, bo to jest portowe miasto. Więc pewnie jakoś to na handel wpłynie. I tyle właściwie? O, chwilka. Wait. Ja tu nie zbudowałem biblioteki. Zapomniałem o tym. Dobra, no to teraz save i będziemy musieli zdobyć Tarbard. Wykorzystajmy paczkę, którą armię użyć. Ty jesteś doświadczony. Ty nie, dobra, to tego doświadczonego typa weźmy. I no zdobyć to po prostu już. Szesnastu straconych. Przy szturmie na wielkie miasto takie straty. Tak małe. Ach, jej. Nie to chciałem. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Idziesz tu? Your orders, my lord. Ty mu towarzyszysz? Ta cała armia również. I obsadzamy to garnizonem stąd. Okej. No i Tarbard mamy zjednoczony również. Cudownie. To zajmiemy za turę. To za parę tur. No i kurczę, Rohancie, ty zdobądźcie to, bo mi się tu nie chce przychodzić tego zdobywać. No tutaj sobie zajmę północne tereny, wy weźcie południe. Sprawiedliwie. Ne, dobra, koniec tury. Nie, ale jak Rohan całkiem dobre wejście miał, bo wyparł z całego tutaj moich terenów elfy, tak teraz idzie mu znacznie gorzej, jakoś nie może nic więcej zająć. To mnie martwi. O, tutaj wygrał. Ze stratami. Żeby zaczął oblegać Baradwin. Proszę. Uderz na to. Przecież tam nic nie ma. Hilgu i Leonardi sprowadza. Bo w Rohanie nie zostało nikogo już teraz. Zarn. Ściągnął już wszystko. Gildia dostępna, południowy Tarbard, Gildia złodziei. Niech będzie, czemu nie? Nowa misja, zajmij osadę. Nie chcę mi się tego zajmować, ja chciałem, żeby Rohan to zajął. Aj, dobra. Teraz... Teraz tak. Oblegaj. Ty mu pomożesz za turę.
Błąd? Gdzie błąd? Tutaj błąd. Jejku, czemu tu się buntujecie? Ściągnijmy jakiś spam jednostek. Tutaj miałem tych przeszkolić, ja zapomniałem o nich znowu. Dobrze. Raport rekrutacji. Tutaj mamy oddziały dodatkowe, to dobrze, uzupełnimy nimi armię, tą. I w koloniach. No to w koloniach nie siedzą na razie. Raport budowy, rynek. Teraz zbudujmy może ratusz miasta. Tutaj mamy tawerna, dobrze. Uniwersytet, zbudujmy więc targowisko. Strażnice. Tutaj mamy port, strzelnica. Tutaj nie mam co budować już. No trudno. No i tyle. Dobrze. O, i teraz zaraz jest tutaj. Super. Ajajajajajajajaj. Dobra, to tak. Wy atakujecie. Szturm. Nie mają szans. Żadnych. Zapisz. To nie jest nikt ważny. Ale doświadczony wojownik. Szkoda będzie go zabić. Victory! Victory! These people now kneel before us, my lord. It will be an honor defeating you. Dobrze, i teraz robimy tak, ty zaczynasz oblegać to. Ty pomagasz. Ty przeganiasz tą armię. O, to jest wysoki król. Tarison Szalona. Co się stało z synami Elronda? Nie wiem. Stąd ciągamy tą armię. Zostawmy tego typa. Wow! Olbrzymie straty, nagle. Dobra. No, fail. Już lepiej. Muszę mniej tych automatycznych rozstrzygnięć używać. Znacznie mniej. Dobra, ta armia podchodzi tu. Za turę zdobyłam to. Tutaj. Tak, tych trzeba odesłać. Będzie trzeba odesłać. Dobra, ogarnię to w następnej turze. Tą armię. Te oddziały mogą właśnie uderzać już na Bregost. Bo tutaj więcej nie będzie oblegać tego miasta. Dobra, czyli te oddziały tu idą. Te dojdą w ciągu paru tur. Okej. Tutaj za turę będzie. O, to duża armia. To chyba troszkę poblegamy, tak coś mi się wydaje. Ale chyba też zostawimy te słabsze armie tutaj do oblegania. A reszta pójdzie gdzie indziej zaraz. Na przykład na Suduri. Potem na Ragon. Mam nadzieję, że Rohan to zdobędzie przynajmniej, bo ja dobra, już mogę zdobyć to, ale no chciałbym, żeby Rohan zajął sobie to przynajmniej tutaj, żeby miał wybrzeże w drugą stronę. A ja mogę mieć tą. Bo w sumie Rohan tu pomógł bardzo. W sumie mogę oddać Rohanowi w ramach podzięki Altwood. Dunardu i Sengardu raczej nie. A to mogę oddać chyba. Tak myślę. Zastanowię się jeszcze. I dobra. Tak poza tym to myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnego odcinka, gdzie będziemy już tutaj podbijać te ostatnie osady elfickie. I zakończymy możliwie serię. Tak więc dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Bye bye!